jesteśmy ludźmi, którzy mają niesamowitą możliwość prostego dotykania Boga. Prostego dotykania Boga. Ja chcę, żebyś, kiedy będziesz się wielbił Boga, zrozumiał moc tej prostoty. Że tak naprawdę ty nie potrzebujesz niczego ponad to, co posiadasz teraz. Że twoje zrozumienie, że Bóg jest w tobie, jest absolutnie wystarczające. Słyszałem ostatnio taki dowcip. Brzmiało mniej więcej w ten sposób, że ile potrzeba terapeutów, żeby wkręcić żarówkę? No i okazuje się, że wystarczy jeden, ale żarówka musi chcieć być wkręcona. I to jest trochę, to prawda jest. Jeżeli ja chcę, to Bóg jest zawsze na tak. W ogóle rozumiecie to? Jeżeli ja chcę, to Bóg jest na tak. Religia nam wtłoczyła do głowy przeróżne informacje o tym, że Bóg działa i nie działa, że potrzeba to lub tamto. Nic nie potrzeba, ponieważ On jest na tak i jest uzależniony, podkreślam to słowo, uzależniony od nas. Wiesz, takiego księdza Twardowskiego, takiego poetę, zresztą nawróconego człowieka, tak naprawdę, zapytano, czy Bóg jest wszechmogący. I ksiądz Twardowski powiedział tak, wszechmogący, a błagał o miłość. Mocny, nie? Jest to rozumiem. W ogóle Bóg uzależnił się od twojego pragnienia, inaczej, od uwolnienia twojego pragnienia, aby On wpływał na twoje życie i kontaktował się z tobą. Się uzależnił. Kiedy ty będziesz dzisiaj wielbił Boga, to zrozum, że to ty jesteś punktem wyjścia, a potem jesteś końcem tego obiegu. Nie mów, Panie Jezu, przyjdź. Bo powiedz, Panie Jezu, ja chcę, mi zależy. Ja teraz, Boże, wołam do Ciebie i mówię, ja chcę być bliżej Ciebie całym moim umysłem, emocjami, całym moim ciałem. Ja decyduję. I to spowoduje, że będziesz w bardzo prosty sposób dotykał Boga. W bardzo prosty sposób. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że to jest tak proste. Że nie potrzeba niczego więcej, jak tylko naszego pragnienia. Ojcze, my wzywamy Twojego potężnego imienia. Ojcze, my stoimy przed Tobą i jesteśmy absolutnie pewni, że Ty jesteś w nas i jesteś wokół nas. Uwielbiamy Ciebie, Święty Duch. Uwielbiamy Ciebie, Panie Panów. Yeah.
Bye.
Jesus.
Oh.
Yeah.
Jestem tu, by z Tobą żyć.
zabieraj swoje łapy z niego w imieniu Jezusa. Ja rozrywam bezprawne więzy między nimi a tymi ludźmi teraz. Przez potężne imię Jezus. Ja zrzucam z niego ciężary w imieniu Jezusa. Ja zrzucam z niego ciężary w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Uwielbiamy się.
rozwierzchuj się. Wypuść cię. Niech biegną do przodu jak konie. Nie bój się tego. To nie spowoduje umniejszenia twojej wartości. Masare, nena, nene, nekore, morale, nena, lare, lare, nene, nesine, nesejas. Spójrzcie, że Chrystus, jesteś silna. Już królujesz. Już królujesz. Już królujesz. Nie bój się. Najpiękniejszy jesteś Ty. Uważaj swój
nie było do tej pory. Będzie objawiała się przez roztropność Twoją. Będziesz widział dalej niż widziałeś do tej pory. Rzeczy będą dla Ciebie oczywiste, takie jasne. Twoje kroki będą przy tym bardzo pewne. Bo Twoja mądrość się powstaje. Jest podnoszona. Wzrasta. Twoja dusza będzie coraz mądrzejsza.
jako władca na tej ziemi. W imieniu Jezusa. Havarasere le kavi menelare. Erema namarlaro de kenelare de kero ora venena. Przez Jego siłę, przez Jego moc. Ora sare mete de la ramalina la rai. Za każdą każdej myśli, aby się podporządkowywała prawdzie. Zatrzymaj każdą biegającą myśl gdzieś. Nakaż wracaj na miejsce, na miejsce, na miejsce, na miejsce. Свобода. Силари де кренеше на шалом. Шалом, месерари, сина де веди сиже. Thank you.
szukasz, to znajdujesz. Nie pytaj ciągle, ile mam jeszcze szukać. Nie szuka się na czas. Szuka się po prostu. Chodź, rozglądaj się. Czytaj i słuchaj. Patrz. Jak piorun z nieba pojawi się w tobie w odpowiednim momencie informacja. Bo kto szuka, ten znajduje. Więc tylko szukaj. Nie pytaj, ile mam jeszcze szukać. Nie szukać inaczej. Thank you.
przecież odpowiedź jest prosta. Pytasz, jak mam go zmienić. Nie masz go zmienić. Pytasz więc, co mam zrobić? No przecież odpowiedź jest prosta. Jeszcze nigdy do końca nie powiedziałaś mu, co czujesz, jakie są twoje potrzeby. Nigdy tego nie zrobiłaś. Zawsze uważałaś, że musisz być dzielna. Byłaś okłamana. Nigdy nie chciałem, żebyś była dzielna. Chciałem, żebyś mu dawno temu powiedziała o tym, jakie są twoje potrzeby. Bo ja jego postawiłem w twoim życiu, aby był moim ramieniem do twojego życia. Tak on nie wie, bo jest człowiekiem. Więc mu powiedz. Dziś. Bałaś się, że jeśli mu powiesz o swoich potrzebach, to on nie będzie cię miał za taką dzielną, ale on cię nie pokochał za twoją dzielność. Tak jak ja cię nie pokochałem za swoją dzielność. Twoja dzielność. Powiedz mu o swoich potrzebach, tak jak mi mówisz o swoich potrzebach. On jest moim ramieniem w twoim życiu. Dałem mu siłę i moc. On się też boi. Ciebie kilka dni temu skontaktowali się z tobą być może. To są religijni ludzie. Oni wcale nie chcą się dowiedzieć niczego. Oni chcą ci powiedzieć, że błądzisz. Na razie są tacy mili i sympatyczni. A to jest kłamstwo. Oni sami nie wiedzą, że kłamią. Oni mają złą gorliwość. Oni nie znają mnie takim, jakim jestem. Tak, oni narodzili się z mojego ducha. Ale nie znają mnie takim, jakim jestem. Więc oni będą chcieli ci powiedzieć, że to, co przeżywasz, to nie jest prawdziwe. I to, co mówisz, to nie jest prawdziwe. A to są religijni ludzie. Oni się boją mnie. Oni myślą, że to, że się mnie boją, czyni ich świętymi. Baba Sara, dane dla przyjemności. Sprawiłem ci przyjemność. Nie masz na swoje dziecko na obowiązek. Wywyższamy Cię, Ojcze. Wywyższamy Cię, Ojcze.
wywyższamy Cię, szapa na nawet osoby, które poszukują pracy teraz. Chciałbym, żeby tu przyszło. Takie osoby, które potrzebują teraz pracy. Osoby, które są bezrobotne, potrzebują pracy. Potrzebujesz pracy. Przyjdź teraz, będę się modlił o Ciebie. Przyjdź teraz, będę się modlił o Ciebie. Duchu Święty, Twoja potężna moc przenika. Duchu Święty, w imieniu Jezusa uruchamiamy miejsce pracy dla Niego. Powołujemy miejsca pracy, powołujemy miejsca pracy, powołujemy miejsca pracy, miejsca pracy, miejsca pracy, gdzie będą dobrze zarabiać, gdzie będą mieli tyle, aby ich kielich przelewał się. Miejsca pracy. Ja ustanawiam, że te miejsca pracy, w których będą pracowali, będą przynosiły im godne pieniądze, że nikt nie zostaną oszukani na pieniądze, nigdy nie będą mieli braków. Żaden właściciel firmy nie wystąpi przeciwko nim na pułapie finansowym w imieniu Jezusa. Ja ustanawiam przełomy z tym związane. Przełomy z tym związane w imieniu Jezusa. Miejsca pracy dla tych ludzi. Miejsca pracy. Miejsca pracy. Miejsca pracy. Uruchamiamy miejsca pracy, powołujemy je z nieba. Miejsca pracy, miejsca pracy, miejsca pracy. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, miejsca pracy, miejsca pracy. Ustanawiamy je teraz, przychylność ludzi dla nich. Ojcze, gdziekolwiek pójdą, będą mieli przychylność ludzi w sprawach finansowych. Ojcze, my otwieramy takie miejsca pracy, w których oni, mimo braku umiejętności czy dokumentów, Ojcze, upoważniających je do pełnienia tych prac, będą mogli otrzymać te prace. Ojcze, w imieniu Jezusa, przychylność ludzi, przychylność ludzi, przychylność ludzi. Halleluja. Kto jeszcze potrzebuje, choć tutaj do mnie. Halleluja. Miejsca pracy. Nowe miejsca pracy. Nowe miejsca pracy. Nowe miejsca pracy. Powołujemy. Powołujemy. To jest miejsca pracy. Miejsce pracy. Ustanawiamy te miejsca pracy. W imieniu Jezusa. Halleluja. 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 Ustanawiamy je w imieniu Jezusa. Jeszcze raz tutaj podejście do mnie bliżej. Te osoby, które miały, które modliły się teraz o pracę. Chcę, żebyście zobaczyli, które to są osoby. Jeżeli ktoś z was będzie miał informacje na temat pracy dla tych ludzi, to ja chcę, żebyście z nimi rozmawiali, żebyście porozmawiali z ludźmi. Jeżeli jesteście pracodawcami, jeżeli macie miejsca, jakieś kontakty, chcę, żebyście rozmawiali z tymi ludźmi. Żebyś do kogoś z nich podszedł i żebyś z nim potem rozmawiał. Zapamiętajcie, jak oni wyglądają. Halleluja. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Cię, Król. Dziękujemy Ci, że jesteś. Dziękujemy Ci, że jesteś. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię. Halleluja. Nie ma takiego dołu, przez który albo nie przejdziesz, a jeżeli zdarzyło się, że do niego wpadłeś, że z niego nie wyjdziesz. Nie istnieje taki dół. To jest diabelskie oszustwo, że są takie doły. Nie ma takiego dołu. Wiesz, dlaczego może sobie chrześcijanin śmiało poczynać w życiu? Bo nie istnieje dla niego taka porażka, z której on by nie wyszedł. Rozumiesz? Nawet śmierć jest nam podległa. Przychodzi taki czas, że wielu z was przestanie panicznie krzyczeć do diabła,
Kiedy zobaczysz sztylet w jego ręku, to spojrzysz mu w oczy i powiesz: Kamal, kozaku. Wielu z was będzie wchodziło w takie miejsce. Odwaga twoja będzie rosła. Będziesz coraz lepiej rozumiał, że nie ma takiej porażki, która byłaby w stanie w jakikolwiek sposób dotknąć twojego życia. Ponieważ Jezus zagwarantował ci sukces w życiu. Wierząc w to, nie jesteś w stanie ponieść porażki. Nie możesz ponieść porażki. Dlatego działaj odważnie. A mądrość u wielu z was już dzisiaj była podniesiona do miejsca, w którym jeszcze nie było. Będziesz roztropnie oglądał rzeczy i odważnie działał. Będzie proste. Na odwagę się nigdy nie musisz wysilać. Odwaga w pewnym sensie zmiękcza końcówkę strachu. Końcówka nie jest aż taka straszna. Po prostu odwaga. Ona nie niweluje strachu. Nie. Wielu myśli, że odwaga to jest brak strachu. Nie. Odwaga nie niweluje strachu. Ona zmiękcza końcówkę strachu, także można go wziąć za mordę i sprowadzić w odpowiednie miejsce. Nie ma takiej porażki, która mogłaby cię zniszczyć. Nie musisz cierpieć. To jest nieprawda. Bóg niczego nie uczy przez cierpienia, bóle, nieszczęścia. On cały czas nam kibicuje, mówi: do przodu. Do przodu, moje dziecko. Nie bój się i nie lękaj. Boże, upadłem. To jest drobiazg. Nie bądź religijny. Bóg mówi do ciebie: nie bądź religijny. Grzech to nie jest żaden problem. Grzech to detal. Rozprawiłem się z grzechem w Chrystusie Jezusie. Boże, boję się! Daję ci możliwość złapania tego lęku za mordę. Zrób krok. Zrób krok. Zamknij oczy i zrób krok. Idź na rozmowę. Spotkaj się z ukochanym czy ukochaną. Idź komuś powiedz o Chrystusie. Uzdrów chorego. Wypędź demona. Zrób to. Chaba sede mene lare le do kora da sena bare lare de karama. Erena mane mene lare mene kore le de sene mene lare de Jesus. Ojcze, ja modlę się, żeby była teraz wzbudzana, Ojcze, z duchów ludzi, Ojcze, wiara w obdarowania. Niech oni widzą obdarowania, które mają. Niech przyjmują wiarą, Ojcze, do teraz. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Chaba da sile la rede de nas. I la rede na mane da la rede de na mene sines. Nie istnieją doskonali ludzie. Ale istnieją odważni i nieodważni. Ja nie jestem doskonały, ale jestem odważny. Definiuje moje życie. Podejmij teraz w modlitwie decyzję jakąś odważną. Może mała to będzie rzecz, może będzie mała rzecz. Może jesteś takim nieśmiałym człowiekiem i teraz możesz podjąć decyzję, że jak dzisiaj wyjdziesz z nabożeństwa, to wejdziesz do jakiejś restauracji i powiesz: Jezus żyje! Potem z podniesioną głową wyjdziesz tam, nie zamawiając nic. Twoje życie może się zmienić tym jednym okrzykiem. Może podejmij decyzję, że podejdziesz do kogoś. I w ogóle powiesz, że go kochasz. Może się umów z kimś na randkę.
a nóż widelec się okaże, że to Twoje żebro. Może powiedz mężowi czy żonie o tym, co czujesz. Może powiedz. Może tak zrób. Może powiedz, że nie jesteś szczęśliwy od wielu lat, ale że wierzysz, że możecie odbudować te rzeczy. Może powiedz taką rzecz. Podejmij teraz w modlitwie taką decyzję. Może zdecydujesz, że w przyszłym tygodniu pójdziesz po pracę, do której bałeś się iść. A może zaczniesz realizować potężne marzenie Twojego życia. A może zawiodłeś kogoś i ustaniesz odważnie przed nim i powiesz: słuchaj, spieprzyłem, ale w ogóle wiem, że stać się na to, że mi wybaczysz. Nie jestem doskonały, ale chcę zacząć od nowa. Każdy z Was może podjąć się taką decyzję. Podejmij taką decyzję. Może ktoś, kto w Twoim życiu został postawiony jako duchowy ojciec czy matka, wpienia Cię. Może teraz podejmiesz decyzję, że będziesz go kochać. Że tak. Hama na sere lede koba dene 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 na ho emane banita dene no na eremane banita da kabide dele lade. Patrz, co Ci mówi Duch Święty. Patrz w siebie. Hariba sere lade te kende dele de chore me dene nae eremane da lito kodene era lade do kure lade te kende. Święty Duchu, Ty, który objawiłeś siebie, Ty, który mówisz teraz do ludzi, uwielbiam Ciebie, wywyższam Cię, Panie. Twój głos jest jasny. Spójrz na Jego głos. To niekoniecznie jest głos w myślach. To może być pragnienie, które teraz w Tobie narasta. To Jego głos. Pierwszy głos Boga to pragnienie. Pierwszy głos Boga to pragnienie. Zobacz, spójrz. A może jakieś przekonanie pojawia się, takie mgliste, gdzieś przychodzi z daleka, ale to jest on, to on mówi. To on mówi. A może przypomina Ci się słowo z Pisma Świętego, to on mówi teraz do Ciebie, on mówi. A może przypomina Ci się cokolwiek, jakaś sytuacja, plakat, baner. Rozumiesz? Może coś z dawnych lat przelatuje teraz przez Twoją głowę, to on mówi, mówi. On mówi, on jest tym, który mówi, on jest tym, który mówi. On jest tym, który mówi. Kama ta saba kara la da saba ra la ra da saka da la ba oroko to roko do soyo ro lo roko kada saba ra la ra ba kada na ma ra la da saba kada ra la da si ke de re o ane ne ma ni no kada ra ba da da te ve ke de le ba re lo ho ko da ra ne ve re le re ne ho kada si ke de le na 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 kada ba ra kada la ra la ra ba kada te ve te ke ye ke le re le me ko do ro lo ko do wa ra la si he ke de ve ne ba ra la da kada ra la ra ba re Ale bene manara la la de de nesi. Il loco turo lo do bene na sare da para passa. Holy la bene de de kiss. Holy la bere la de de ne manara. Ojcze, ja modlę się teraz o dzieci w kościele. Wzywam Twojego imienia, Jezus, nad każdym dzieckiem w kościele. Ojcze, my autorytetem Kościoła bierzemy w tej chwili władzę nad wszelkim buntem, krnąbrnością i nieposłuszeństwem u dzieci. W imieniu Jezusa związujemy demoniczne siły duchów niemych i głuchych. Ogłaszamy, że umysły naszych dzieci są wolne do przyjmowania nauki. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że bez żadnego problemu dzieci będą przyjmowały naukę w szkole, że bez żadnego problemu będą zdawały matury, że bez żadnego problemu będą się dostawały na studia. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa my usuwamy z życia naszych dzieci jakikolwiek problem związany z nauką. Wy przeklęte duchy nieme i głuche, jesteście związane i nie macie władzy nad dziećmi. W imieniu Jezusa
A ja teraz związuję w imieniu Jezusa nad dziećmi z Kościoła Mocy i z całego zespołu apostolskiego Obóz Boży każdą demoniczną siłę związaną z buntem, krnąbrnością i nieposłuszeństwem. Ja to przeklinam w imieniu Jezusa. Ja przeklinam demoniczne siły stymulujące egocentryczne flashbacki w ich umysłach. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja to usuwam w imieniu Jezusa. Ja mówię, że dzieci są wychowywane jak dla Pana. Ja mówię, że nasze dzieci są poświęcone Bogu. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa. My ustanawiamy do ich przyszłości. Ojcze, moc wpływu na ludzi. Ojcze, my ogłaszamy manifestację Twoich darów i powołań w ich życiu. Ojcze, my w imieniu Jezusa ustanawiamy nad tymi dziećmi zasobność finansową. Ojcze, my posyłamy Twoich aniołów, aby dbały o nasze dzieci, kiedy będą szły do szkoły i wracały, kiedy będą w jakimkolwiek miejscu, Ojcze. Ogłaszamy ochronę nad naszymi dziećmi. Usuwamy demoniczne siły wpływu, atakujące ich umysły i emocje. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa ustanawiamy, że te dzieci są chronione krwią Jezusa. Są chronione krwią Jezusa. Ojcze, my autorytetem Kościoła ustanawiamy w tej chwili, że są usuwane demoniczne siły od finansów każdego człowieka. Ja w imieniu Jezusa związuję demoniczne siły złodziejstwa. W imieniu Jezusa przeklinam was, rozbijam. Ja w tej chwili rozpraszam was przez imię Jezus. Ja nakazuję, aby każda demoniczna siła złodziejstwa od drobnych spraw po sprawy duże w tej chwili przestała wpływać na finanse ludzi z Kościoła Mocy i Zespołu Apostolskiego Obóz Boży. W imieniu Jezusa Chrystusa. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam nowe drogi finansowe. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Nowe kontakty. Nowe możliwości. W imieniu Jezusa. Halleluja. Halleluja. Ascended in the praise of Jesus. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Wywyższamy Cię, Święty Duchu.